Cześć, tutaj Łukasz z rodzicebiegu.pl. Witam Was przy naszej kolejnej realizacji. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić najwyższy model przyczepki Thule, model Chariot Sport 2. Czemu 2? Ponieważ jest to przyczepka dwuosobowa dla dwójki dzieci. Pokażę Wam od samego początku, tak jak otrzymujecie od nas, kupując na stronę przez sklep internetowy, pokażę Wam, jak ona jest montowana, jak jest składana. W ten sposób rozkładamy ją, odblokowując z tej strony pierwszy, tu jest taki zatrzask, rozmontowujemy z drugiej strony, trzeba usłyszeć, aż ten dźwięk, klik będzie, zaskoczy, sprawdzimy. Mamy dwa koła 20-calowe pompowane. To, co jest istotne w tej przyczepce, tym najwyższym modelu Thule, to mamy, pokażę od razu, hamulce, które są hamulcami tarczowymi. Szczególnie sprawdza się to, mówię, jak używałem przyczepki w górach, przy stromych zejściach, przy podejściach, sprawdza się. Jeżeli planujemy używać przyczepki jeżdżąc na rolkach, również warto, żeby pamiętać o tym akurat modelu, ponieważ hamulec po prostu się sprawdza. Już pokażę, to są koła spacerowe, które mamy w standardzie, kupując je z przyczepką. W tym roku firma Thule wymieniła te elementy, które były dotychczas modelami niebieskimi. Teraz są to elementy szare, które są istotne dla złożenia całej przyczepki. Hamulec, który pokazywałem w tarczowy w kołach, jest skorelowany tutaj z rączką. Jest to hamulec typu twist. Możemy lewą i prawą ręką spokojnie nim operować. Blokuje się naprawdę świetnie. Mamy tak, jeżeli chodzi o ładowność i wyprawowość tej przyczepki, to kosz, który jest naprawdę spory, jest w ten sposób. Proszę zobaczyć, naprawdę można sporo naładować, zabrać ze sobą na wyprawę i nie bać się, że nic nam się nie zmieści. Mamy dwie siatki tutaj na drobne elementy. Dodatkowo mamy w środku, wygląda to przyczepka w ten sposób. W tym najwyższym modelu jest inaczej wyglądają siedziska, są bardzo wygodne. Piankowe oparcie, piankowa tutaj podparcie na pupę dzieci. Dodatkowo mamy pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, to co jest w Thule standardem. Wysokim standardem mamy zapewnioną wentylację na siatce tutaj dla jednego i dla drugiego dziecka. Dodatkowo jest to w ten sposób składane, żeby dziecko, jak rodzic czuje jakieś formy, nie wiem, ewentualnie zagrożenia albo chciałby, żeby dziecko jeździło w kasku na rowerze, katku rowerowym mamy dodatkowo, możemy założyć dziecku kask i na wyprawę jechać. Tutaj dwie dodatkowe kieszonki, wygląda to w ten sposób. Dodatkowo Thule zapewnił wentylację, tutaj mamy na froncie w ten sposób dwie siateczki, dwie kratki, które rozsuwamy w ten oto sposób. To, co istotne w tym najwyższym modelu, czego nie ma w niższych modelach przyczepki firmy Thule, to mamy zapewnioną boczną wentylację, dwa niezależne okienka. W ten sposób mamy moskitierę. Jeżeli mamy od frontu, powiedzmy, wiatr, zasłaniamy dziecko folią przeciwdeszczową, taką standardową, a boki możemy zapewnić wentylację, która naprawdę świetnie się sprawdza w jakichś tam trudniejszych warunkach. Już zapinamy. Z jednej i z drugiej strony jest w ten sam sposób zapinane i już. W ten sposób. Mamy zintegrowaną moskitierę. Moskitiera jest montowana w ten sposób. Tak, tak. Na klik, klik. W ten sposób. W łatwy sposób się ją zbija. Możemy ją pod sufitkę schować i nie przeszkadza dzieciakom podczas podróżowania. Dwie niezależne pozycje kładzione. Wygląda to w ten sposób, że mamy maksymalnie pochylona pozycja, jest tak, jedna i druga. Możemy, mówię, dwie niezależnie, to co jedno dziecko siedzi, drugie dziecko jest, powiedzmy, w pozycji wyprostowanej i możemy się w ten sposób
udogodnienie dla dzieci bawić. Jeżeli chodzi o światła, mamy dwa światła bezpieczeństwa. Dodatkowo koła są pokryte farbą fluorescencyjną. Z przodu mamy też dwa światełka barwy białej. Co mamy w standardzie jeszcze, kupując przyczepkę? To jest osłona przeciwsłoneczna. Montujemy ją w ten sposób na ramę. Ona też się sprawdza świetnie, jeżeli chodzi o ochronę przed wiatrem. Naprawdę warto ją mieć w nogach zwiniętą dzieci i w ten sposób po prostu ją regulować. Naprawdę super sprawa. Dodatkowo mamy osłonę przeciwdeszczową, którą montujemy na front przyczepki. W ten sposób ona chroni, naprawdę w górę pokrywa tutaj materiału, żeby dzieciom nie nalało się. Dodatkowo mamy dyszę, który jest, możemy go zamontować w ten oto sposób, że może, jeżeli spacerujemy, może być na stałe przymocowany. Też świetne rozwiązanie, wypracowane przez firmę Tool. Dodatkowo w przyczepce Sport, to czego nie ma w innych modelach niższych, mamy zabezpieczenie antykradzieżowe w standardzie, które jest montowane tutaj i dodatkowo mamy tutaj, że jak montujemy to przy rowerze, że nikt nam tej przyczepki nie odpiął. To co istotne, moim zdaniem, regulowana amortyzacja. Z jednej strony i z drugiej jest to amortyzacja niezależnie regulowana. Odpinamy szary element, tak jak mówiłem, szare elementy są kluczowe, jeżeli chodzi o złożenie i rozłożenie przyczepki. I z tej strony wygląda to w ten sam oto sposób, tak? Hamulec postojowy, jeżeli biegamy, można ten kosz, nie planujemy go używać, spokojnie w ten sposób podwinąć, a to jest hamulec postojowy, wygląda w ten oto sposób. Pokażę jeszcze spód podłogi, bo to też jest pytanie często ze strony Państwa, jak wygląda spód, jeżeli chodzi o jakąś formę ewentualnej przemokania deszczu. Wydaje mi się, że jest stosunkowo wysoko, jakieś ryzyko, że przy chlapaniu czy tak dalej dzieciom jest naprawdę, woda nie naleci, jeżeli chodzi o przemoknięcie tego materiału, mimo że to jest materiał, nie jest to plastikowa podłoga tak jak w przyczepce CAP, natomiast świetnie się sprawdza. Zapraszam serdecznie na naszą stronę rodzicebiegu.pl, tam znajdziecie ten wózek w dostępnej kolorystyce i do zobaczenia na ścieżkach rowerowych i biegowych. Thank you.